Hej kochani, tu Hulaj Dusza, a wysłuchacie kolejnego podcastu, tym razem z serii Absurdalne. I sprawa, którą dla Was wybrałam, jest z całą pewnością absurdalna. Są tutaj takie dwie bardzo szczególnie absurdalne kwestie. No i na nich też w pewnym stopniu się skupimy. Ponieważ historia przedstawiać będzie człowieka, człowieka uczonego, człowieka bardzo, bardzo inteligentnego, człowieka, którego możemy sobie wyobrazić jako takiego pana bibliotekarza w pięknym, zadbanym swetrze, z ładnymi okularami, który zawsze wie, jaką książkę nam doradzić, a jednak okazuje się, że tacy ludzie też potrafią drugie oblicze skrywać się, no i to czasami nawet bardzo, ale to bardzo dokładnie. Zanim przejdziemy do podcastu, jeżeli ktoś chce zostać na dłużej, to przypominam, ten kanał od razu subskrybować, gdzieś na górze, na dole, na lewo, na prawo znajduje się przycisk subskrybuj, a już w grudniu szykuję dla Was kolejny sezon wyczekiwanej serii, czyli 7 grzechów. Natomiast moi drodzy, ostatnio danie łapek w górę lub w dół, jak to woli, oczywiście milej mi będzie, jeśli będą one w górę, spowodowało, że podcast miał okazję uzyskać większe zasięgi, więc jeżeli ktoś chciałby wesprzeć mnie w ten sposób, no to będę bardzo, ale to bardzo wdzięczna. Dziękuję, że jesteście, a teraz już bez zbędnego przeciągania zapraszam do słuchania. Dzisiaj witam ze słonecznej Florydy. Ktoś mnie kiedyś poprosił, żebym zrobiła takie przywitanie, wiadomo dlaczego, ze względu na liczne porównania, jakie kiedyś były na tym kanale. Natomiast tak, witam Was dzisiaj ze słonecznej Florydy, ponieważ znajdujemy się w mieście Fort Lauderdale. Jest to spore miasto liczące ponad 180 tysięcy mieszkańców i wchodzi w skład metropolitarny Miami. Statystyka jest jak najbardziej, prosiliście, aby te statystyki były, a więc oczywiście będą. Średnia wielkość rodziny wynosi równiutko 3 członków. Mediana wieku to 42 lata, a na 100 kobiet przypada 111 mężczyzn, więc jest to trochę więcej niż zazwyczaj. Zaglądanie w portfele tym razem też udało mi się znaleźć i moi drodzy, średni roczny dochód rodziny wynosił prawie 60 tysięcy dolarów, jednak nie zmienia to faktu, że ponad 18% mieszkańców znajdowało się poniżej granicy ubóstwa, tak więc znów potwierdza to taką moją małą teorię, że w tych większych miastach jednak te osoby żyjące poniżej tej granicy stanowią większą część niż na przykład w małych miasteczkach. Natomiast Fort Lauderdale jest to nadmorskie miasto, gdzie jest rozwinięta turystyka, gdzie wiele osób przyjeżdża, zwłaszcza na takie ferie, wypoczynek wiosenny ze względu na bardzo ciekawy klimat właśnie w tamtym okresie. Wielu aktorów i muzyków pochodzi z tego miasta, miasteczka. Tak naprawdę patrząc na listę, no to najwięcej osób z branży takiej rozrywkowej. Skoro tło, jak myślę, mamy już za sobą, to aby poznać naszego dzisiejszego bohatera, bo będziemy tutaj skupiać się na historii jednego człowieka, tak jak zawsze musimy zacząć od jego rodziny, no i poznać środowisko, w jakim przyszło mu żyć, aby też lepiej poznać jego samego. Jest to historia dość ciekawa. Na krótką chwilę przenosimy się do stanu Oklahoma, gdzie 6 stycznia 1928 roku na świat przyszedł William Cody, tak zwany senior. Pewne jest, że był to człowiek uczony, taki niezwykle inteligentny, człowiek nauki, człowiek zasług, pochodził z szanowanej rodziny, w stylu kłaniał się do pasa, po samego buta. William senior wykorzystywał swoje zdolności, no i rozpoczął studia prawnicze, które zresztą ukończył z bardzo dobrymi wynikami. Po studiach rozpoczął pracę w kancelarii, no i radził sobie całkiem dobrze, zarówno finansowo, jak i pod względem naukowym. W pewnym momencie poznał kobietę imieniem Pauline, która z zawodu była pielęgniarką, no i tak od słowa do słowa, od randeczki do randeczki, zaczęli się ze sobą spotykać, aż w końcu po paru takich miesiącach intensywnej znajomości wzięli ze sobą ślub i przeprowadzili się do miasta St. Louis w stanie Missouri. Dość szybko doczekali się swojego pierwszego dziecka. Ich córka przyszła na świat w 1953 roku, natomiast ta sprawa jest taka trochę inkoguto, więc niestety nie dotarłam do imienia tej córki i przyznam szczerze, że w ogóle źródeł na ten temat było bardzo, ale to bardzo mało i chyba też żadnego podcastu na YouTubie, ani to w języku polskim, ani też chyba za bardzo w języku angielskim nie znalazłam. Ale żeby było jasne, nie wymyśliłam sobie tej historii.
Wracając do fabuły, to ważne jest to, że 26 stycznia 1957 roku państwo Cody doczekali się syna, który jest bohaterem dzisiejszej historii. Skoro był William Senior, to może część z Was domyśla się, że syn Williama będzie Williamem Juniorem. I trzeba przyznać, że już same jego narodziny nie były łatwą sprawą. Nasz junior przyszedł na świat za wcześnie o prawie 3 miesiące, więc no jest to spora różnica, co wiązało się też z pewnymi komplikacjami. William swoje pierwsze tygodnie spędził w szpitalu pod obserwacją, też nie ma tutaj nic dziwnego, były pewne problemy, jeżeli chodzi o oddychanie. Po miesiącu rodzina mogła wrócić z nim do domu, ale wcale nie oznaczało to, że nasz William Junior był zdrowy. Przez jego wczesne lata zaczęły pojawiać się przeróżne schorzenia i przeróżne alergie, można było wręcz kręcić kołem fortuny i losować, co będzie następne. Chłopiec miał astmę, egzemę, alergię, na co się tylko da. No i większość czasu nasz junior po prostu był chory i odpoczywał w swoim pokoju. Zresztą nie w byle jakim pokoju, ponieważ jego pokój był wyposażony w różnego rodzaju oczyszczacze powietrza i inne takie szmary bajery, które miały na celu poprawić jego zdrowie. Jak pamiętamy, Pauline, czyli jego matka, była pielęgniarką, więc wiedziała, jak zajmować się synem. Trochę było tutaj ojojojania, ale też nie za dużo, to nie był taki typ kobiety, typ matki, która była wpatrzona w tego syna i nic poza nim nie widziała. Zupełnie inne podejście miał natomiast jego ojciec. I tutaj, o ile ze strony matki było trochę tego ojojojania, no to senior był z tych takich w stylu twardym, trzeba być, a nie miętkim. Uważał, że jego żona momentami przesadza w opiece nad synem, a młody powinien wziąć się w garść, no i przestać mieć alergię. No taka trochę dziwna sytuacja. Kolejne problemy rozpoczęły się w okresie szkolnym, bo ze względu na stan zdrowia nasz bohater często opuszczał zajęcia, no i w rezultacie więcej go nie było niż był. Wieść o jego stanie zdrowia szybko rozniosła się wśród rówieśników, a wiemy lub nie, no czasami towarzystwo potrafi rozkręcać karuzelę śmiechu z niczego, no i tak też było w tym przypadku. Pewnego dnia jakieś starsze dzieciaki zamknęły Williama Juniora w zamrażarce. Ja wiem, jak to brzmi, tak wyczytałam w książce. Na myśl mi przyszły te zamrażarki sklepowe, więc mam nadzieję, że wcale nie o to chodziło. Oczywiście po czasie go wypuścili, a młody poleciał ze skargą do matki. Tyle, że Pauline no to od góry do dołu zlała temat i się tym w ogóle nie przejęła. Rzekomo później odbiło się to na naszym Williamie, no bo tutaj ważna kwestia, on liczył na jakąś pomoc, wsparcie ze strony matki, a ona całkowicie to zbagatelizowała. No cóż, wczesne lata życia naszego bohatera no nie należały do łatwych. Jego rodzice często sprzeczali się o to, że mają różne podejście do syna, matka była za tym, by nad nim ojojojać, a ojciec stwierdził, że junior czasami w ogóle to symulował jakieś objawy, aby zwrócić na siebie uwagę i nie iść do szkoły. Tutaj chyba w domyśle te alergie, to nie wiem, jak bardzo musiał się starać, chyba dobrym aktorem był. No właśnie, szkoła. Szkoła była ciekawym tematem, ponieważ William Junior, nasz bohater, miał raczej kiepskie wyniki w tych latach wczesnoszkolnych, ze względu na to, że też wiele zajęć opuszczał, co było spowodowane jego stanem zdrowia. No i te kiepskie wyniki, no to nie podobały się jego ojcu, no bo uczony prawnik, a syn ma intelekt głębokości kałuży, no jak to tak można? Tak też właśnie myślał senior, jednak prawda była zupełnie inna. Nasz bohater miał zaległości, ale w rzeczywistości był niezwykle, ale to niezwykle inteligentny. Z biegiem lat, tak sobie siedząc w swoim pokoju, zaczął interesować się mitologią grecką i przeczytał każdą książkę na ten temat, jaka w ogóle wpadła mu w ręce. Świetnie radził sobie też w grze w szachy, a później też w nauce języka francuskiego i też w nauce innych języków. Taki trochę poliglota z niego był, bo on tam hiszpański potrafił biegle, niemiecki dobrze umiał, francuski zresztą tak samo, no i swój język ojczysty. W końcu szybko okazało się, że jest to mały geniusz, który w wielu dziedzinach przeskakiwał swoich rówieśników i wtedy też polepszyły się jego kontakty z ojcem, a tym samym też z biegiem lat problemy zdrowotne przestały być aż tak częste, więc można powiedzieć, że po burzy nastało słońce. William Junior do liceum chodził już całkiem normalnie, no i mógł wykazywać się swoimi umiejętnościami. Szło mu to tak świetnie, że czasami nauczyciele prosili go, aby pomagał słabszym uczniom lub uczniom z młodszych klas w jakimś tam nauce czegokolwiek. Taka tania siła robocza. Można pomyśleć, że jest to w sumie świetna szansa na zapoznanie znajomych lub nawet na jakiś podryw, no bo tutaj hej mała, nauczę ciebie francuskiego. Ale w tych obu sprawach William był lekko no, niezręczny społecznie.
Znajomych miał niewielu, nigdy nikogo nie przyprowadził do domu, nie zagadał też do żadnej dziewczyny do domu nie przyprowadził, a przynajmniej na tych takich wczesnych latach, bo później się to w ogóle zmieni o 180 stopni. No cóż, moi drodzy, rok 1973 przyniósł pewne zmiany dla rodziny Cody. Pewnego milusiego wieczora rodzice poprosili Williama i jego siostrę, aby wspólnie porozmawiać o czymś ważnym. I wtedy właśnie William Senior i Pauline, czyli rodzice, oznajmili swoim dzieciom, że zamierzają się rozwieść. Dzieciaki ewidentnie miały oczy jak sarna na autostradzie, słysząc taką wiadomość, no bo rodzice czasami się sprzeczali, ale były to raczej takie luźne wymiany zdań niż uliczne epitety rodem obszczymurków spod żabki i nikt nie spodziewał się rozwodu, nikt nie spodziewał się, że jest między nimi aż tak źle. Zresztą takie samo zdziwienie mieli bliscy całej rodziny, kiedy usłyszeli o tej jakże niespodziewanej nowinie. I nie wiem właściwie, czy może któryś z małżonków miało jakiś głębszy powód, może na przykład pojawiła się jakaś osoba trzecia, pojęcia nie mam, nie chcę tutaj za bardzo wchodzić im z buciorami w życie, nic na ten temat nie znalazłam, no ale stało się. William senior bardzo szybko spakował walizy, no i wyszedł z domu, dołączając do grona ojców, którzy wyszli po mleko. Wsparcie finansowe było raczej niewielkie. 2 lata później mężczyzna ponownie się ożenił i założył drugą rodzinę, zapominając lekko o tej pierwszej. Jego odejście wiązało się z pogorszeniem sytuacji finansowej. Pauline z dziećmi wyprowadziła się z dużego domu rodzinnego, no i zamieszkali w dużo, dużo mniejszym lokum, też z gorszymi warunkami. Łatwo nie było, tym bardziej, że nikt się tego nie spodziewał, no ale cóż, życie toczy się dalej. W roku 1975 nasz bohater William Junior, a właściwie to już jedyny William, bo senior sobie poszedł, był na ostatnim roku w swoim liceum i planował pójść na studia, dalej się edukować, jakieś tam plany na przyszłość już mu się w głowie tworzyły. Ostatni rok miał być jednak dla niego bardzo, ale to bardzo wyjątkowy, no i też można powiedzieć, że przełomowy. Ze względu na dobre umiejętności językowe dostał się do programu wymiany uczniów. Tak więc wymieniono go na ucznia z Niemiec, a tym samym William miał okazję pojechać do samego Monachium. Wycieczka i ta cała wymiana bardzo mu się spodobały, nie tylko ze względu na podróż, ale też ze względu na to, że wtedy po raz pierwszy nasz junior się, moi drodzy, zakochał. Jego wybranką była dziewczyna imieniem i nazwiskiem Lisa Hillinger, mieszkająca w stanie Ohio, a w roku 1975, znajdująca się na wymianie uczniowskiej, tak samo jak William. Lisa była równie inteligentna jak on, jednak poza tym była jego całkowitym przeciwieństwem. Otwarta, ekstrawertyczna, z mnóstwem znajomych, no ale jak to mówią, przecież przeciwieństwa się przyciągają. Tak więc William i Lisa bardzo szybko się w sobie zakochali i wkrótce ich relacja zaczęła robić się poważna. Był jednak pewien problem, mianowicie ich wymiana studencka trwała jeden semestr, no i szybko dobiegła końca. Tym sposobem jedno i drugie wróciło do domu, do dwóch oddalonych od siebie stanów. Byli młodzi, nie mieli w tamtym momencie pieniędzy, możliwości, aby się spotykać tak, jakby sobie tego życzyli, no bo nie mogli zamieszkać razem. Jeszcze został im jeden semestr do zakończenia. Jednak prawie codziennie słali do siebie listy i raz nawet Williamowi udało się odwiedzić dziewczynę i poznać jej rodziców. Nasz bohater wydawał się być idealnym materiałem na zięcia, którego można podczas niedzielnego rosołu wypytać o plany wobec córki bez wyciągania czelby. Zrobił dobre wrażenie, wszyscy skrycie liczyli na to, że może tam kiedyś, w dalekiej lub niedalekiej przyszłości, młoda para weźmie ze sobą ślub i będą żyli długo i szczęśliwie. Najpierw jednak, no wiadomo, najpierw obowiązki, potem przyjemności. Oboje musieli dokończyć edukację. Po liceum William dostał się na Uniwersytet w Chicago, a Lisa na Uniwersytet w Ohio. Znów więc kontakt był utrudniony, jednak zakochańcy postanowili trochę obejść system, bo w tym samym czasie złożyli wnioski do programu wymiany studentów, no i wspólnie się do niego dostali, dzięki czemu znów mogli być razem w Niemczech, w dodatku tym razem na cały rok. Już wam tylko lekko zaspoileruję, że stanie się inaczej. Jakiś czas przed wyjazdem Lisa zerwała z Williamem, ponieważ uważała, że staje się on zbyt zaborczy, a ich relacja nie idzie w dobrym kierunku. William zaczął coraz częściej dzwonić do Lisy, chciał wiedzieć, z kim się spotyka, kiedy wraca do domu. Te listy
listy też były takie, no już nie do końca takie miłe, takie fajne, jak były na początku. No i rzekomo wspólnie doszli do wniosku, że lepiej będzie, jak zostaną przyjaciółmi, więc na wymianę do Niemiec w roku 1978 przyjechali jako przyjaciele, a nie jako para, jak początkowo zakładano. Mieszkali w Hamburgu i widywali się na zajęciach, zresztą prawie codziennie. Początkowo niewiele ze sobą rozmawiali, jakoś taka była lekko napięta sytuacja, jak plantaka na żuku między nimi, też nie ma się co dziwić. Zresztą William to prawie z nikim nie rozmawiał, jednak po jakimś czasie, moi drodzy, zadzwonił on do Lisy i poprosił ją o spotkanie. Dziewczyna się zgodziła, no bo sądziła, że są przyjaciółmi, że najwyraźniej William może nie do końca pogodził się z ich rozstaniem, albo może ma jakiś problem, no i w końcu przyjaciele mogą na siebie liczyć. Najwyraźniej umieszczenie we friendzonie no nie było dobre dla obu stron, a przynajmniej nie było dobre dla Williama. Mężczyzna chciał wrócić do związku, mówił, że Lisa jest jedyną osobą na świecie, która go rozumie, no i w ogóle tą jedyną wybranką serca. Tak więc chciałaby Lisa dała mu drugą szansę, no ale dla kobiety była to ewidentnie sprawa zamknięta. Lisa nie chciała się wtedy w ogóle z nikim wiązać i Williamowi po prostu odmówiła. Wtedy mężczyzna wpadł w złość. Całkowicie zachował się inaczej niż kiedykolwiek mogliśmy tego się spodziewać po takim spokojnym, ułożonym chłopaku, który raczej nie podnosił głosu, który raczej był taki, no, taki miły i przyjemny, może nie jakoś specjalnie towarzyski, no ale nigdy nie wykazywał się jakimiś takimi nadpobudliwymi zapędami. Jednak w tamtym momencie jasne było, że nie mógł znieść odmowy, zaczął krzyczeć, machać rękoma i w pewnym momencie wybiegł z mieszkania, gdzie akurat wtedy znajdowała się para. Lisa myślała pewnie, że poszedł na spacer, ochłonąć lub coś w tym stylu, pewnie wróci i przeprosi. Jednak po kilku minutach William wrócił, ale z młotkiem w ręku i, moi drodzy, niestety zaczął nim uderzać. Całą awanturę usłyszeli sąsiedzi i szybko zadzwonili po funkcjonariuszy. Gdy panowie przybyli na miejsce, no to zobaczyli leżącą w mieszkaniu młodą kobietę, która wymagała natychmiastowej pomocy. Obok niej stał William i od razu do wszystkiego się przyznał, więc tym samym też natychmiast został aresztowany. Przez parę dni lekarze robili wszystko, aby pomóc Lisie, jednak niestety dziewczyna odeszła 25 września 1978 roku za sprawą swojego byłego chłopaka i naszego dzisiejszego bohatera, może jednak antybohatera tej historii. I moi drodzy, wcale nie jest to koniec tej sprawy, a wręcz dopiero początek. Ojciec Williama zatrudnił najlepszych obrońców i wydał na nich mnóstwo pieniędzy. Nasz bohater oczywiście musiał stanąć przed sądem, jednak jego linia obrony skupiała się na niepoczytalności. Mężczyzna został zbadany przez wielu specjalistów, on tam twierdził, że złe dusze kazały mu to zrobić i tak dalej. Niestety nie wiem jaka i czy w ogóle jakaś diagnoza wtedy zapadła, jednak zapadł wyrok. Bardzo, ale to bardzo niski wyrok, ponieważ było to od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. I patrząc na czyn, jaki popełnił, no to można uznać, że wyrok był na dobrą sprawę żaden. A jakby tego było mało, no to w rzeczywistości wypuszczono go po 1,5 roku, no i elu. Tak jak gdyby nigdy nic się nie stało. William wyszedł na wolność i wrócił do Stanów, zapominając, że taka sytuacja miała miejsce, no i oczywiście nikomu już o tym nie mówiąc. Ciekawe moim zdaniem jest to, że specjaliści badający go przed zwolnieniem warunkowym nie byli pewni tego, czy on się w ogóle nadaje do wyjścia, no ale najwyraźniej w końcu doszli do wniosku, że jest git i po prostu go wypuścili. Ja nie wiem, jakie to były układy i układziki, bo zakładam, że może coś takiego wchodziło w grę, może jakieś pieniądze, może jakieś znajomości. Pojęcia nie mam co dokładnie, bo też nigdzie nie zostało to jakoś tak od deski do deski wyjaśnione. Natomiast no, ciężko sobie wyobrazić, że za coś takiego 1,5 roku, no to jest poniżej jakiejś takiej granicy przyzwoitości. Tak więc, moi drodzy, w Stanach na luziku William skończył sobie college, a następnie co tam, pojechał sobie w podróż życia do Indii. Nie wiem, czy to miała być taka wycieczka w ramach nagrody dla samego siebie, że udało mu się przechytrzyć system, wymiar sprawiedliwości. Nie wiem, ale pojechał sobie do Indii. Ciężko przyznać, w jakim celu, ale wiem, że właśnie tam poznał kobietę
imieniem i nazwiskiem Abnash Kaur. Była ona trochę młodsza od Williama, no i zafascynowana Stanami Zjednoczonymi, a William był zafascynowany nią. Bardzo szybko zaczęli się ze sobą spotykać i w 1984 roku, mimo sprzeciwu jej rodziców, wzięli ze sobą ślub. Ja wiem, że tutaj się sprawy bardzo szybko rozwijają, natomiast no, to tak wyglądało pierwsze małżeństwo Williama, nie bez powodu mówię, że pierwsze to jest jakaś taka duża część jego życia. W każdym razie młode małżeństwo wróciło wspólnie do Stanów, więc William wrócił z żoną, no i wszystko wydawało się być na swoim miejscu. Mężczyzna postanowił pójść w ślady swojego ojca, no i dostał się do szkoły prawniczej. Przez kolejne lata tam dużo się uczył, dużo czasu spędzał w książkach, na uczelni, no i tym samym trochę odpuścił sobie małżeństwo. Ewidentnie nie był to jego czas na jakieś takie wiązanie się z kimkolwiek, ponieważ no, nie mógł poświęcić czasu swojej żonie tyle, ile ona by chciała, ile on by chciał. I tak naprawdę nic konkretnego się nie zadziało, jednak z upływem czasu ich relacja była bardziej przyjacielska, trochę przypominała takich współlokatorów, no niewiele tutaj było z takiego małżeństwa i też wspólnie doszli do tego samego wniosku. Nasz bohater był pochłonięty nauką, po skończeniu szkoły prawniczej zdecydował się na zdobycie magistra z bibliotekoznawstwa i w tym celu przeniósł się do Michigan, aby kontynuować naukę. W tym czasie jego jeszcze żona została w mieście St. Louis, no i jasne było, że wielkiego love na resorach to między nimi nie ma. Tak więc w 1990 roku para wzięła ze sobą rozwód i pozostali w naprawdę przyjaznych relacjach, więc odbyło się bez wzywania policji tym razem. A tak całkiem szczerze, to oni będą mieli przez kolejne lata nadal ze sobą jakiś tam kontakt, może nie aż tak bliski jak kiedy byli małżeństwem, no ale jednak rozstali się w naprawdę przyjaznej atmosferze. No cóż, mieszkając w Michigan, no to nie samą nauką nasz William oczywiście żył. Uczył się świetnie, był bardzo inteligentny i elokwentny, ale poszukiwał też bliższej relacji. Szybko nawiązał związek z młodszym od siebie Toske Amiri, dziewczyną pochodzącą z Iraku, która wpadła mu w oko, no i można powiedzieć, że zostali parą. Toska pochodziła z niezbyt zamożnej rodziny i była oczarowana wykształconym facetem, jakim był William. W 1992 roku mężczyzna dostał pracę w Nowym Jorku w bibliotece w Queens, no i przeprowadził się tam razem z Toską, a następnie przez kolejne miesiące sprawiali wrażenie zakochanej po uszy szczęśliwej pary, która sobie podróżowała po Stanach, która patrzyła sobie głęboko w oczy, no i można powiedzieć, żyli długo i szczęśliwie. Po dwóch latach okazało się jednak, że nasz William Junior to ma pewne schorzenie kręgosłupa o nazwie żyć na boku. Spotykał się z inną kobietą i rzekomo to nawet nie z jedną. Gdy Toska się o tym dowiedziała, no to oczekiwała wyjaśnień, przeprosin lub czegokolwiek. Jednak gdy tylko rozpoczęła ten temat, no to William wpadł w złość i doszło do szarpaniny. Gdy na szczęście cała sytuacja się uspokoiła i nic nikomu się nie stało, no to kobieta chciała od niego odejść. Też nie spodziewała się takiego obrotu sprawy. Oczekiwała jedynie wyjaśnień, chciała wiedzieć, co się stało, natomiast William zareagował bardzo, ale to bardzo emocjonalnie, wręcz przesadnie. Jego partnerka chciała się wyprowadzić i zapomnieć, ponieważ spokojny bibliotekarz, w jakim się zakochała, stał się burowatym wieśniakiem, z którym no, nie chciała mieć nic wspólnego. Jednak w momencie, gdy spakowała walizy i chciała odejść, no to William zaczął ją błagać o to, aby została, aby dała mu drugą szansę. Co więcej, zaproponował im małżeństwo. No i po licznych namowach kobieta się zgodziła, tak więc w roku 1995 zostali małżeństwem. Krótko po ślubie William dostał propozycję pracy na Florydzie w jednej z lepszych bibliotek na stanowisku kierowniczym i jest to oczywiście miasto, o którym wspominałam na początku. Znów więc wszystko zaczęło się układać idealnie, wręcz za bardzo, ponieważ ten na pozór ułożony bibliotekarz bardzo, ale to bardzo się nam rozhulał. Zaczął chodzić na randki z innymi kobietami, no i wcale się z tym nie krył. On pracując w bibliotece miał kontakt z ludźmi, wiele osób tam przychodziło, byli to ludzie, którzy mieli podobne zainteresowania jak on. No i za każdym razem, kiedy jakaś kobieta wpadła mu w oko, no to albo zostawiał jej swój numer telefonu, albo jakoś tam rozpoczynał rozmowę, no i że od słowa do słowa, no to zapraszał ją na randkę.
Oczywiście nie wspominał o tym, że ma żonę, no bo to nie pasowało mu do imidżu. Potrafił wracać do domu o 5 nad ranem, wiedząc, że czeka na niego żona, ale za bardzo się tym nie przejmował. Prawdopodobnie czuł, że ma kontrolę nad sytuacją, wiedział, że Toska, jego żona, nie jest typem osoby, która ewentualnie mogłaby być niewierna wobec niego, która ewentualnie mogłaby od niego odejść, no bo skoro już po takim jednym incydencie dała mu szansę i zgodziła się zostać jego żoną, no to prawdopodobnie William, ten jego chomik na kołowrotku, wykminił, że on może sobie pozwolić na wszystko, niestety. W każdym razie razu pewnego Toska odebrała telefon, ponieważ spodziewała się kontaktu z pracy, ale okazało się, że po drugiej stronie była jedna z kobiet, z którą spotykał się William. Gdy nasz bohater się o tym dowiedział, no to wpadł w złość, rzucił się na żonę, doszło do użycia siły i sytuacja stała się naprawdę ciężka. Na szczęście mężczyzna w porę się opamiętał i nic poważnego się nie stało, chociaż i tak ten sam incydent był moim zdaniem bardzo poważny. Następnego dnia jednak Toska spakowała walizki i wyprowadziła się od męża. To znów nagle wstrząsnęło Williamem, stał się on dobrym i kochającym mężem, prosił o wybaczenie, prosił o to, aby kobieta z niego wróciła, jednak jego żona tym razem była nieugięta. Wyprowadziła się od Williama, ale pozostali w przyjaznych relacjach, tak jak gdyby nigdy nic się nie stało. I ewidentnie Toska nie była w stanie postawić takiej grubej granicy, powiedzieć, że ma dość, powiedzieć, że nie chce mieć z nim kontaktu, bo ona odbierała te jego telefony, bo ona tam odpowiadała na te jego żale. Po jakimś czasie nawet nasz bohater wprowadził się do tego samego bloku, gdzie ona wynajmowała mieszkanie, więc to była taka dziwna sytuacja, bo byli w trakcie rozwodu. Zapewne większość ludzi nie chciałaby mieszkać obok człowieka, z którym właśnie się rozstaje, natomiast tutaj William poprosił wręcz Toskę, aby znalazła mu mieszkanie, ona mu to mieszkanie znalazła. Był takim typowym natrętem, ale ewidentnie jego była prawie już żona, miała do niego słabość, no i może nawet w jakim stopniu on to cieszyło. William wpraszał się na śniadania, na obiadki i prawie codziennie do niej dzwonił. Ale najwyraźniej z czasem sobie odpuścił, ponieważ do nowego wynajmowanego mieszkania zaczął zapraszać inne kobiety, no i w końcu podpisał papiery rozwodowe. Więc widział, że jednak gdyby mógł coś tam ugrać, gdyby bardzo się postarał, to być może jego żona by do niego wróciła, może jednak dałoby radę to uratować, więc chyba taka relacja go po prostu nie interesowała, tak przynajmniej ja bym to sobie tłumaczyła, że skoro była to relacja osiągalna dla niego, no to on sobie odpuścił. Tak więc w 1996 roku zakończyło się jego drugie małżeństwo, tym razem mniej przyjemnie niż to pierwsze, no bo doszło do tego, że William nie panował nad swoimi emocjami. Jednak mężczyzny w żaden sposób to nie zaniepokoiło, nie poszedł do lekarza, nie poszedł na terapię, nie no tak ludzi karbuzi całkowicie. Miał dobrą pracę, z biegiem lat znalazł charyzmę, no i liczył na to, że kiedyś w końcu uda mu się znaleźć prawdziwą miłość, bo w jego narracji, w jego jakichś takich tłumaczeniach, no te wszystkie kobiety były nieszczere wobec niego, były w ogóle takie, no takie nie do końca okej, okay. To nie była jego prawdziwa miłość, on liczył na to, że gdzieś swoją prawdziwą miłość znajdzie. Mężczyzna pracując w bibliotece miał kontakt z wieloma osobami, tam też spotykał większość kobiet, które później zapraszał na randki, tak jak już mówiłam. Trochę przypomina to, przyznam szczerze, bohatera z serialu You, nie wiem czy kojarzycie, na Netflixie jest taki serial. Jak o tym pomyślę, no i chyba coś jest na rzeczy. Mamy takiego spokojnego bibliotekarza, który ma drugą twarz i który na pozór wydaje się być takim ideałem, a jednak jest zupełnie odwrotnie. W każdym razie w styczniu 1996 roku do biblioteki przyszła piękna 28-letnia kobieta imieniem i nazwiskiem Gloria Gomez, która od razu zwróciła uwagę Williama. Kobieta ta pochodziła z Kolumbii i tam też uzyskała dyplom z reklamy, ale przyjechała do Stanów na wizie turystycznej z nadzieją, że może udaje się znaleźć tam pracę, może udaje się tam znaleźć miłość, a może po prostu sobie popodróżuje i wróci do Kolumbii. Podobnie jak William, była bardzo inteligentna, no i interesowała się literaturą, więc nic dziwnego, że swoje pierwsze kroki skierowała do biblioteki. Nasz bohater od razu do niej zagadał, no i okazało się, że mogą bez przerwy nawijać o filozofii, o poezji. William zrobił bardzo dobre wrażenie, dogadywali się dobrze, no i Gloria przychodziła do biblioteki coraz częściej, no bo nie była to taka pozytywna relacja jednostronna, wręcz przeciwnie, Gloria też była zaciekawiona bibliotekarzem. W pewnym momencie w końcu nasz bohater zaprosił ją na randkę, a ona oczywiście się zgodziła. William szybko wkręcił się w związek z Glorią, uznał, że to chyba
jest ta jedyna. Też można dodać, że w takim życiu kapucynkowym mi się układało, co nie było wcale normą w poprzednich jego relacjach. Uważał, że wszystkie poprzednie związki no to nie były tak ważne i intensywne, jak właśnie ten związek z Glorią. Oczami wyobraźni widział ich razem, jak biorą ślub, mają dzieci, no i żyją długo i długo i szczęśliwie. I początkowo Gloria też była optymistycznie nastawiona do Williama, no bo imponowała jej jego wiedza, jego elokwencja, w ogóle to, że on biegle potrafił język hiszpański i mogli rozmawiać w jej ojczystym języku. Po roku znajomości zamieszkali razem, no i oficjalnie ogłosili się zakochańcami forever, czyli wszyscy znajomi już tak myśleli, że może jakiś ślub z tego będzie, może tutaj będzie jakaś wielka miłość. Zaczęły się też rozmowy na temat przyszłości, czyli ślubu i dzieci. No i William tak zaczął się w pewnym momencie angażować w te relacje za bardzo. Był takim lekkim natrętem w tych kwestiach, ponieważ on był na etapie wybierania kwiatów na ślub, a Gloria, no Gloria niekoniecznie. Kobieta niedawno dopiero przyjechała do Stanów, znaczy no ja wiem, że po roku, no ale była ciekawa tego kraju, chciała go poznać, chciała pozwiedzać różne miejsca, no i niekoniecznie zależało jej na małżeństwie i na tym, żeby jak najszybciej wziąć ten ślub, osiedlić się i tam mieć później dzieci. Dlatego też wiosną 1997 roku kobieta poinformowała Williama, że chce trochę pozwiedzać, zobaczyć kraj i tak dalej. Mężczyzna nie był rzecz jasna zadowolony, no bo jak to ślub bez panny młodej, ale wyjaśnili sobie to w ten sposób, że Gloria trochę pojeździ, pozwiedza, a potem wróci do ich wspólnego mieszkania, no i będą żyli długo i szczęśliwie. Zresztą wyjeżdżając, kobieta zostawiła część swoich rzeczy, tym samym William wierzył, że wróci po nie, no i w końcu wezmą ze sobą ślub. W trakcie krótkiej przerwy nasz bohater bardzo, ale to bardzo tęsknił za Glorią, więc nie wytrzymał i postanowił w trakcie tej rozłąki zadzwonić do niej i poprosić ją o rękę. Nie był to jakiś szczyt romantyzmu, no bo tak jak mówię, zadzwonił do niej przez telefon i wtedy poprosił o zostanie jego żoną. Liczył w głębi serduszka, że nawet jeśli nie z powodu wielkiej miłości, chociaż on tam wielką miłość czuł, no ale może Gloria niekoniecznie, no ale nawet jeżeli niewielka miłość, no to liczył na to, że Gloria zgodzi się ze względu na problemy z wizą, jakie miała. I nie jestem pewna, czy rzeczywiście były to jakieś wielkie problemy, no ale z pewnością małżeństwo byłoby jej na rękę, no bo wtedy już nie byłaby na wizie turystycznej, tylko no, na zupełnie innych zasadach. No lepiej tego nasz William sobie ewidentnie nie mógł zaplanować. Brzmi idealnie, ale moi drodzy, członek z tego wyszedł, ponieważ Gloria mu odmówiła. Nie przyjęła jego oświadczeń. Co więcej, oznajmiła mu, że zaczęła spotykać się z innym facetem i powiedziała, że jednak nic już do Williama nie czuje. Mężczyzna czuł się oszukany, potraktowany niesprawiedliwie i w zupełności się tego nie spodziewał, ale szybko mu przeszło i uznał, że no nic się nie stało, luzik, jeśli nie teraz, to innym razem i cały czas mam na myśli związek z Glorią. William na swój dziwny sposób przetłumaczył sobie, że tak naprawdę kobieta go kocha i w końcu weźmie z nim ślub, może teraz tak się droczy i że pewnie żadnego drugiego faceta to nie ma. Pod koniec kwietnia 1997 roku William pojechał do Kolumbii w celach służbowych. Jego praca pozwalała mu na podróżowanie, co brzmi bardzo milusią, ale tym razem było inaczej. Mężczyzna przedłużył sobie podróż i postanowił odwiedzić rodzinę Glorii. Oczywiście było to bez żadnej zapowiedzi i oczywiście było to bez mówienia o tym samej Glorii. Tak się składało, że nasz bohater doskonale znał język hiszpański, jak pamiętamy, więc nie było problemu, by z nimi porozmawiać. Do tego zrobił naprawdę dobre wrażenie i w pewnym momencie wyznał miłość do Glorii. Matka kobiety była wręcz zachwycona, widząc oczytanego Amerykanina, który chce wziąć ślub z jego córką, może nawet dała im błogosławieństwo, aż takich szczegółów nie znam. Bardziej podejrzliwe były siostry Glorii, bo tak się składa, że kobieta miała 5 sióstr i część z nich wiedziała o związku, a właściwie to o zerwaniu z Williamem. No cóż, przyjechał i wyjechał. Bardzo szybko Gloria dowiedziała się o jego wizycie i oczywiście no, nie była tym zachwycona. Zadzwoniła do Williama i raz jeszcze odrzuciła jego propozycję małżeństwa, tym razem trochę bardziej dosadnie. Podkreśliła też, że jest w związku z kimś innym i ten związek staje się poważny, więc no, będzie miło, jeżeli William daje mi spokój. Na te słowa nasz bohater zrobił minę zdziwionego Pikachu i uznał, że kobieta wcale nie mówi prawdy. W jego umyśle no, nie było żadnego innego faceta, myślał, że Gloria go kocha. William zaczął więc do niej codziennie wydzwaniać, dzień w dzień. Gdy nie odbierała telefonu, no to dzwonił do jej znajomych, pytał, gdzie jest, pytał, co robi.
kilka razy też zupełnie przypadkiem znalazł się w tym samym miejscu co ona. Było to tak męczące, że kobieta zmieniła numer telefonu, ale William wcale nie przestawał dzwonić, co chyba go jeszcze bardziej gdzieś tam nakręcało. Zawsze znalazł się jakiś uprzejmy znajomy, który dał mu numer do Glory lub powiedział, gdzie ona akurat jest. No można sobie powiedzieć, no co to są za znajomi? No ale pamiętamy przecież, że William był bardzo inteligentnym facetem i potrafił robić dobre wrażenie, jeżeli chciał, więc jakąś tam wymówkę na pewno był w stanie znaleźć, że nie wyglądało to dziwnie i nie wzbudzało to podejrzeń innych osób. Jednak czas mijał, a do naszego bohatera zaczynało dochodzić, że Gloria wcale nie chce brać z nim ślubu. No trochę po czasie, taki spóźniony refleks, no ale minął miesiąc, minął drugi, minął trzeci. No i w końcu William zauważył, że chyba nic z tego nie będzie. Coraz ciężej było mu się z nią skontaktować i coraz więcej osób wiedziało o tym, kim on jest. Coraz więcej znajomych wiedziało też, że nie należy mu podawać numeru telefonu, jakiegoś adresu i innych tego typu danych. Tak więc początek czerwca 97 roku jest tym momentem, kiedy do Williama zaczęło to wszystko dochodzić. Jego współpracownicy z czasem zaczęli zauważać, że jest pewien problem, no bo mężczyzna przestał z kimkolwiek rozmawiać, zaniedbywał swoją pracę. Jeżeli z kimś rozmawiał, no to rozmawiał na temat Glory. Tak więc wiele osób mogło zauważyć, że ewidentnie coś jest nie tak. Na początku lipca 1997 roku William dowiedział się o tym, że jego wybranka jego serca, mieszka u nowego chłopaka i u jego rodziny. Po wielu staraniach i może też jakichś tam dodatkowych wydanych pieniądzach udało mu się wyciągnąć numer domowy do domu, gdzie mieszkała kobieta, czyli tak naprawdę do tego domu, gdzie mieszkała ona, jej partner i rodzice tego partnera. No i William tam zadzwonił. Telefon odebrała matka chłopaka Glory, no i poprosiła kobietę do telefonu. Tym razem było jednak inaczej. William nie prosił o małżeństwo, nie prosił o drugą szansę, tylko zadzwonił całkiem poważnie, poinformować Glorię, że jest on ciężko chory i zostało mu niewiele czasu. Informacja bardzo przykra i nic dziwnego, że nawet z takiego samego sentymentu i empatii kobieta chciała go pocieszyć, chciała z nim porozmawiać, no przecież to nie jest taka codzienna wiadomość i z całą pewnością w głębi serduszka coś tam może do niego jednak czuła, nawet jeżeli nie mówimy tutaj o kwestiach miłosnych, no to jakąś taką samą sentyment, sympatię czy coś w tym stylu. William zaproponował więc spotkanie, aby porozmawiać, opowiedzieć wszystko ze szczegółami, troszkę jakoś tam się wesprzeć, tak więc umówili się na 11 lipca na godzinę 11. I był to piątek i moi drodzy, niestety ostatni dzień, gdy można było zobaczyć Glorię. Kobieta nie wróciła tego dnia do domu i następnego dnia również się tam nie pojawiła. Tak też się składa, że następnego dnia, czyli 12 lipca, w pracy nie pojawił się William, co zaniepokoiło innych współpracowników. No bo mężczyzna nie uprzedził o swojej nieobecności, nigdy wcześniej mu się to nie zdarzało, jeżeli nie pojawiał się w pracy, no to zawsze był jakiś powód, a czasami nawet jeśli był powód, to i tak się w pracy pojawiał. No i jedna z koleżanek z pracy Williama, Marjorie, była z nim w miarę blisko, tam wiedziała o jego perypetiach miłosnych i była zaniepokojona nieobecnością kolegi, bardziej niż inni współpracownicy. Tak więc wraz z inną koleżanką zdecydowały się pojechać do jego mieszkania i zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Na miejscu nikim nie otworzył, nikt nie odpowiadał na wołanie lub pukanie w drzwi. Jednak z racji, że był to kompleks mieszkalny, no to w środku urzędował dozorca, który miał klucze do wszystkich mieszkań. I gdy kobiety wyjaśniły mu sytuację, no to dozorca te drzwi otworzył. Na pozór mieszkanie wyglądało normalnie, salon był czysty, ale nie było tam Williama. Nie było też żadnych śladów, które mogłyby wskazywać na jego obecność. Kobiety zauważyły jednak czerwoną smugę na drzwiach do sypialni, no i troszkę je to zaniepokoiło. Początkowo pomyślały, że może z Williamem coś się stało, bardziej poszły w tym kierunku. Postanowiły wejść do środka i zobaczyły widok, którego zupełnie się nie spodziewały. Na podłodze w sypialni leżała nieruchomo kobieta, a wokół niej było mnóstwo czerwonych plam. Jasne było, że na pomoc jest już za późno, tak więc koleżanki Williama poinformowały o wszystkim dozorce i szybko też na miejscu pojawili się funkcjonariusze. Ustalono, że tą kobietą przede wszystkim była Gloria Gomez, a zgon nastąpił wskutek użycia kroju chleba. No i z całą pewnością mamy do czynienia z udziałem osób trzecich. Najprawdopodobniej oczywiście jednej osoby trzeciej, jaką był lokator mieszkania, czyli nasz bohater William. No właśnie.
Pojawia się pytanie, gdzie w tym czasie był William, no bo na pewno nie było go w mieszkaniu. Nasz bohater dzisiejszej historii miał plan. Jaki? Sprytny. Postanowił wybrać się w podróż życia po świecie, w międzyczasie pisząc listy zaadresowane do Glorii, która raczej już nigdy ich nie przeczyta. Natomiast ja Wam przeczytam Wam fragment listu. Tych listów było dużo, dużo więcej, były też później i wiersze, no ale fragment listu brzmi tak. Piszę do Ciebie, gdy pociąg zabiera mnie z La Gare du Lion do Montpellier, głęboko na południu Francji. Spędziłem w Paryżu tylko jedną noc. Wyczerpany jestem, uciekając na południe, mając nadzieję, że mnie nie znajdą. Znaleźli Cię już? Czy odkryli nasz sekret? Wkrótce mnie znajdą, wkrótce Ciebie znajdą, a świat się o nas dowie. Do tego czasu piszę do Ciebie ten list. Wybacz mi, droga Glorio, nigdy nie chciałem, żeby ta noc nadeszła tak wcześnie. Nie dla Ciebie, nie dla mnie, nie dla nas obu. I to jest jedynie malutki fragment. Tak naprawdę William napisał cały dzienniczek zaadresowany do Glorii, opisując, że była całym jego światem i nie mógł się pogodzić z jej stratą. Tam też napisał całą historię ich związku, tego co on czuł, że to była jego wielka miłość. I William przez długie miesiące podróżował po Europie, po Afryce, pisząc te swoje listy. I nie tylko listy, bo tak jak wspomniałam, no były też tam poezje, jakieś wierszyki. Jeden list napisał nawet do matki Glorii, przyznając się do tego, co zrobił, no i wyrażając żal za swoje czyny. Wszystkie te listy dostępne są, przynajmniej je znalazłam w książce pod tytułem Behind the Mask autorstwa Stelli Sens. Tam też jest wyjaśniona, opisana historia Williama, którą pokrótce też Wam przedstawiłam, no bo tak jak mówię, nie jest to sprawa jakoś wyjątkowo znana i też jakichś takich źródeł w postaci artykułów, blogów czy nawet podcastów anglojęzycznych no ciężko jest znaleźć coś takiego. No ale wracając do naszej historii, mężczyzna jeździł po świecie prosząc swojego ojca o pieniądze co jakiś czas, a William Senior oczywiście te pieniądze mu wysyłał. W końcu 16 października w dalszym ciągu 1997 roku William został zatrzymany na terenie Stanów Zjednoczonych i do wszystkiego od razu się przyznał. W 2002 roku ruszył proces. Początkowo użyto tej samej strategii co 20 lat wcześniej w przypadku Lisy. Nie wiem, czy nadal pamiętacie, no ale przecież William tak naprawdę popełnił ten sam czyn drugi raz i skoro za pierwszym razem udało mu się dostać jedynie 1,5 roku, no to liczył na to, że może tym razem też się mu uda. No ale tym razem było inaczej, ponieważ to był drugi taki przypadek w życiu Williama i zasługiwał on na wymierzenie sprawiedliwości przede wszystkim. Uznano go winnym, no nic więc dziwnego, bo skoro sam się do tego przyznał, innej opcji nie było, po prostu uznano go winnym i moi drodzy, no zarządzono najwyższy wymiar kary, czyli życie za życie. Tutaj już jest kwestia dyskusyjna, czy taki wymiar powinien być, czy nie powinien być. Jednak moi drodzy, William starał się o liczne apelacje, te liczne apelacje zostały odrzucone. 4 maja 2008 roku nasz bohater postanowił jednak sam zakończyć życie. Czyli nie doczekał się on wymierzenia tej kary, natomiast no, sam jednak to zrobił. I to właśnie byłoby na tyle, jeżeli chodzi o fakty, do których udało mi się dotrzeć. Jest to historia absurdalna z dwóch względów. Po pierwsze, fakt, że pozwolono człowiekowi wyjść po czymś takim, zbagatelizowano całkowicie sprawę, po czym popełnił on ten sam czyn po raz drugi i dopiero wtedy wszystkim oczy się otworzyły. To jest pierwsza taka absurdalność, pierwszy absurd. Drugi absurd tyczy się tego, że większość ludzi sądząc, że William jest taki inteligentny, taki oczytany, taki wręcz poukładany, no bibliotekarz w sweterku, który chętnie doradzi co do książki, to taki człowiek z pewnością nie ma złych intencji. I naprawdę wiele osób miało takie przekonanie. Natomiast okazuje się, że no Williamowi idealnie udało się wykreować i utworzyć taką maskę, utworzyć postać, którą widzieli inni, no i postać, którą był on sam. Nie znalazłam żadnej informacji na temat jego dokładnej diagnozy, bo wydaje mi się, że tutaj jakaś diagnoza z całą pewnością jest odpowiedzialna za jego zachowanie. Niestety ja do takich informacji nie dotarłam, bo tak jak mówię, źródła na temat tej sprawy są mocno
mocno ograniczone. Jeżeli ktoś wcześniej jednak słyszał o tej historii, co pewnie jest możliwe, i zna jakieś dodatkowe szczegóły, informacje, o których tutaj nie wspomniałam, no to jak zawsze będę bardzo wdzięczna za podzielenie się tymi informacjami, bo tak jak mówię, niestety niewiele można znaleźć w internecie. Jednak póki co, moi drodzy, zachęcam Was do dołączenia do naszej małej gry, czyli osoby, które dotarły do końca, do tego momentu, piszą w komentarzu bibliotekarz, bo właśnie takim spokojnym, ułożonym bibliotekarzem był na pozór nasz William. Przypominam o łapce w górę, jeżeli ktoś chce wesprzeć ten kanał, bo tak jak już mówiłam, no napędza to jednak możliwość tego, że ten podcast pokaże się innym osobom, dotrze do większej ilości osób. Standardowo, tak jak zawsze, zachęcam Was do dołączenia do grup na Facebooku, linki znajdują się w opisie, a jeżeli ktoś chciałby mnie poznać nieco bliżej, bardziej prywatnie, no to zapraszam Was na Instagrama, który też jest w opisie. A teraz, moi drodzy, trzymajcie się, miłego dnia, no i do usłyszenia niedługo.